Dzisiaj rano byliśmy na budowie. Łazienka skończona, czyli tak naprawdę wszystkie pomieszczenia są skończone. Ale to nie wszystko. Jeszcze po południu musimy przyjść, znaczy pod wieczór, bo jest słońce, jest gorąco. Musimy przyjść, powyciągać te aluminiowe listewki, czy tam belki, jak to tam mówią, czy profile, stelaże. Nie mam pojęcia, jaka to jest fachowa nazwa. Musimy iść to powyciągać. Także też na pewno nam sporo czasu zajmie. No ale mówię, część zrobiliśmy z rana, dokończyliśmy wszystko, tak, te grzybki, to wszystko, teraz będziemy to wyciągać. Ja przyszłam zrobić, Emil tam został jeszcze, podokańczał śrubkami, żeby tam wszystko się dobrze trzymało. Ja przyszłam zrobić obiad, także Emil już ma obiad, my zjedliśmy z Borysem, ja jeszcze wczorajszy miałam, Emil ma swoje dzisiejsze. Co tam jeszcze? O, mleko. Emil zawsze, nie? Pije z mlekiem. No, ja tutaj właśnie sobie kawę zrobiłam, zaraz tu poogarniam też. Jest mi bardzo gorąco. Tyle mogę powiedzieć. Co tam jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, będziemy szli. Będziemy szli. Muszę tutaj poogarniać, bo wiadomo, jak gotowałam, no to za chwileczkę wszystko sobie. Ja tak lubię na bieżąco. Nie lubię, żeby mi tutaj stało na meblach, czyli szybko do zmywarki. Ewentualnie czasami tam coś w tym zlewie zostawię, ale tak przeważnie ogarniam. Także zaraz patelnię będę myć. Tutaj muszę sobie przemyć blat i kuchenkę. No i dobra. No, no. Widzimy się na budowie dzisiaj. Jeszcze wieczorem do was się odezwę. Magda, na co patrzysz? Co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Właśnie wyszłam zobaczyć, jak świecą nasze lampy na elewacji i mi się z daleka bardzo ładnie wyglądają. Darek nam pomógł, nasz przyjaciel, także dzięki, a Emil je założył. I dzisiaj właśnie zaświeciły po raz pierwszy. Ładnie, ładnie się prezentują, nie wygląda jak w kościele, jak ktoś tam pisał, że może wyglądać, jest okej. Tak jak mówiłam, wybraliśmy takie lampy, chcieliśmy, jak to wyjdzie już potem, wiecie, po tej strukturze i po malowaniu, nie wiem, na razie jest okej. No i zobaczymy, co dalej. Dalej trzeba będzie rusztowanie ściągnąć. M-toilet. Dalej będzie trzeba rusztowanie ściągnąć. Ja przyszłam tutaj do Emila, żeby tam właśnie, jak wspominałam wcześniej, żeby pościągać te stelaże, żeby na jutro wszystko było gotowe, bo przyjeżdżają panowie od Piany Puri, będą membrany nakładać, więc jutro będę miała wolne, jeden dzień wolnego. Ewentualnie z rana, jeśli nie skończymy dzisiaj, bo już jest dosyć późno. My zjedliśmy ten obiad, Emil poćwiczył, posiedzieliśmy trochę, bynajmniej ja, wypiłam kawę, poszłam z tym na spacer, no i teraz właśnie mówię, przyszłam, żeby tu pomóc, ale mamy właśnie pomoc. Andrzej jedzie. Andrzej przyjechał nam, znaczy Emilowi pomóc. Ja mówię, że nie wiem, jak mi to będzie szło, bo to dosyć mocno trzeba tam wypiąć. Zderzak chce rozwalić. My mamy hak. No. Także przyjechał Andrzej z rodzinką. Ja sobie spędzę tutaj czas z małżonką i tutaj właśnie widzę syna, a Andrzej tutaj troszeczkę pomoże. Nie wiem, ile dadzą radę zrobić. Ja mówię, nie wiem, czy ja dam radę w ogóle to wypiąć, bo to dosyć ciężko tam siedzi. Do zobaczenia. Do jutra. Jutro na pewno przyjdę tylko na chwilę zobaczyć tutaj. Hej.
6 rano, a miałam mieć wolne. Wczoraj przyjechał Andrzej z rodzinką. Pomógł Emilowi, wszystko ściągnął, te stelaże, te profile, tak? Ściągnął z nim, także ja nie musiałam tego robić. No dla mnie na pewno by było ciężko, chłopaki zrobili to, kurczę, nie wiem, z 30 minut całą górę ściągnęli, ale szybko to robili, bardzo szybko zeszli zmęczeni, zgrzani, koszulki mokre. No ale na pewno dzięki tutaj właśnie, że Andrzej przyszedł i to pomógł, to no mówię, no ja bym musiała, pewnie jeszcze dzisiaj byśmy musieli iść. Coś mi się tutaj zawiesiło. Nie wiem, co to tam było. O, słoneczko też właśnie już wychodzi. Nie wiem, czy mówiłam, 6 rano, tam chyba chwilę po. No, także pomógł fajnie. I co jeszcze? No, posiedzieliśmy sobie tam z jego żoną, z synem, który też przyjechał tutaj nas odwiedzić. Bardzo, bardzo fajni ludzie. No i tak sobie posiedzieliśmy troszeczkę też, nie wiadomo tam do której, no ale wiadomo, czas zleciał, ja nie musiałam już tam nic robić. No i myśleliśmy, że jeszcze poznosimy sprzęt na dół, bo jak dzisiaj przyjadą, no mają być, nie wiem, tam chyba Emil mówił 8:30, jakoś tak, w tych godzinach, między 8 a 8:30, więc mam nadzieję, że te dwie godzinki od 6 dzisiaj posprzątamy. Nie będziemy tam zamiatać, tylko chodzi o zniesienie sprzętu, na którym pracowaliśmy, żeby chłopaki mieli czysto, tak? No bo nie wiem, co tam będą potrzebować, to membrany będą zakładać. No miejsce, żeby nic się nie walało. Tam mieliśmy na stoliku poukładane narzędzia. Niektóre właśnie zostawiliśmy tak na podłodze. Trzeba to pozbierać, poznosić niektóre rzeczy na dół. Emila sprzęt też na dół trzeba poznosić, żeby się tam nie pałętał pod nogami nikomu. No i idę właśnie sama sobie tutaj na działkę, Emil dojdzie. Oświetlenie, słuchajcie, fajne mi się bardzo podobało, nawet wieczorem. Aha, jeszcze na chwileczkę Arek przyszedł nas odwiedzić. Właśnie tam chwilę z Emilem pogadał. No i właśnie tą elewację, te lampki świeciły się i mówię, dobra, to Arka odwiozłam. Jak jechaliśmy do domu, odwieźliśmy, tak? I Emil mówi, no to jedziemy jeszcze raz tutaj zobaczyć tam naszą elewację. Ja mówię, no pewnie, że jedziemy. I tak z daleka, jak jechaliśmy samochodem, od razu się rzuca. Ładnie. Światełko, oświetlenie. Pierwsza noc była, Emil zostawił na całą noc. Tak, teraz jeszcze się palą. Ja zaraz tutaj już jestem na miejscu. No i na dzień dzisiejszy poczekam z Emilem na chłopaków, jak przyjadą. Albo podejdę, znaczy zobaczymy, no mówię, jeśli przyjadą troszkę później, a ja się wyrobię wcześniej, ja pójdę do domu, bo dzisiaj spędzam dzień z synem, mam dzień wolny. Teraz to co za praca, tylko pójdę poogarniać. Emil dojedzie zaraz. No a ja z synem spędzę czas. Chciałam go wziąć do Aqua na basen. Następnie jeszcze chciałam z nim pojechać do galerii, bo mnie prosił, czy pojedziemy. I też tam go prawdopodobnie zabiorę, jeśli będzie chciał. To 100% jestem dla, 100% jestem dla niego. No i już chodzę do domku tutaj. Cyk. To trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa, pa. Mija 9 godzina pracy na budowie w naszym domu. Miałam przyjść tylko na chwilę. Jeszcze wam mówiłam przed chwileczką, że tylko idę na moment. I co się okazało?
No, plany się zmieniają. Jak się buduje, to nigdy nie wiesz, co masz za chwileczkę robić. Planujesz coś, a i tak nie wychodzi. No to tak. Z aktualności. Przyjechała ekipa, słuchajcie, bardzo, bardzo pozytywnie ich odebrałam. Trzech chłopaków. Chłopacy bardzo profesjonalnie podeszli do wszystkiego. Przyjechali przed czasem, dosłownie tam chyba było, no już nieważne, 10 minut czy 15 przed czasem. Bardzo sympatyczni, bardzo pracowici. Zrobili... Położyli nam membranę. Membranę nam położyli bardzo sprawnie. To nie to, co my się tam chwilę męczyliśmy i za Chiny nam nie chciało tak ładnie wyjść. Nie była tak naciągnięta. No i słuchajcie, jeszcze powiedzieli nam, że... To właśnie wykonawca, tak? Powiedział nam, że wszędzie dojdzie tą membraną. Czyli nawet w te, oprócz, tutaj, zobaczcie, ta membrana wygląda tak. Ja tak wam pokażę. Na lofcie zobaczycie u Emila już, także odsyłam do Emila na jego kanał. Tylko te zostały, bo tutaj naprawdę nie ma dojścia. Jest za wąsko tam u góry i no nie dałoby rady. A resztę, gdzie koło okien, myśleliśmy, że położą to na deski, tą pianę pór. No bo tak, no ja byłam przekonana, że Emil do mnie mówi, nie robimy tych koło właśnie, koło okien, tych małych też chyba właśnie nie robiliśmy, bo tam rury były. Słuchajcie, także mieliśmy sporo pracy. My oczywiście staraliśmy się jak najszybciej zrobić, żeby chłopaki nie musieli stać i czekać na nas. Niestety tak się wydarzyło, że nam dołożyli tyle pracy, że nas gonili tak szybko, że no musieli czekać. Oni tacy byli szybcy. Ja mówię, no nie wierzę, moment, pach, 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 pach. Cały loft zrobiony, cały dół oprócz, bo żeby na nas nie czekali. Zrobią to następnym razem, jak przyjadą, tylko i wyłącznie tutaj. Nie, przepraszam, czekajcie, tutaj. To jedno tutaj w sypialni i tutaj w garderobie. Dobra. To już, żeby nie czekali na nas, bo oni skończyli, oni i tak już mieli przerwy i jedną, drugą, trzecią. No bo czekali na nas, a naprawdę no musieliśmy te... Aha, dlaczego czekali? No bo zaraz powiecie, że dlaczego czekali, a ja cały czas gadam. Czekali, bo my nie zrobiliśmy tych listewek, bo byliśmy przekonani, że już na te miejsca, bo tam są rury, słuchajcie, od rekuperacji u góry i tam było bardzo ciężko wejść, a tutaj właśnie jeden z chłopaków mówi, że nie ma problemu, on wszędzie położy, to jest no naprawdę super wykonawcy, super firma, no, że powiem wam, powiedział, że w każdy zakamarek się tam postara wcisnąć i położyć tą na całości, więc my musieliśmy zrobić. Gdybyśmy to wiedzieli, że na pewno oni tam wejdą, to na pewno byśmy to robili, ale mówimy, dobre, to wtedy nawet koło tych okien, to że pryśniemy tą, oni prysną tą pianą pór, bo oni nam założyli właśnie tą membranę, pomogli, także super, dziękujemy również. Ponieważ mówię, no jak my kładliśmy, to nie wychodziła tak jak powinna, nie była tak fajnie naciągnięta, nie? A tu jest naprawdę fajnie naciągnięta, dobrze naciągnięta jest. Nie dotykam tam tego deskowania. To jeszcze tutaj, jak sobie włożę rękę, to normalnie czuję, teraz też czuję przewiew, nie? Także naprawdę fajnie pracę wykonali. A my... Już zostawiamy, dokończyliśmy tutaj właśnie w garderobie te listewki przycinać, to też nam sporo zeszło, dlatego mówię 9 godzin, a miało być zupełnie inaczej, miałam dzisiaj nie pracować, miałam się zrelaksować, miałam spędzić czas z synem, mieliśmy jakiś wyjazd zrobić, ale ja i tak mam nadzieję, że zaraz pójdę do domu, zjemy coś i albo gdzieś właśnie pójdziemy, ruszymy gdzieś, żeby po prostu nie siedzieć w tym domu, ale jestem tak zmęczona. No ale tak to jest.
Tutaj wiadomo, podaj, przynieś, tutaj przytrzymaj, no takie należą do mnie tutaj obowiązki, bo wiadomo by było mi ciężej, żeby tutaj używać tym wiertarki i wkrętarki, a tak to wszystko podawałam Emilowi. Na jutro zostaje nam tylko i wyłącznie już mów jej pójść, no już. Korytarz tutaj nad schodami. I to będzie na tyle. Chłopaki przyjadą. Nie wiem, czy to będzie poniedziałek, czy no na pewno w następnym tygodniu powinni tutaj być. Na konkretny dzień niby się nie umawialiśmy, ale no właśnie, żeby nie było też tam za gorąco, tak. No i przyjadą, zrobią nam resztę i w ten sam dzień, jeszcze powiedzieli, że pozabezpieczają w tym samym czasie, jak przyjadą robić pianę pór, pozabezpieczają wszystko, tutaj nam okna, ramy, tutaj wszystko będzie zabezpieczone przez nich, a my właśnie dlatego chcemy przyjść jutro. Jeden będzie zabezpieczał pewnie, a drugi będzie tutaj zrobi sobie, dokończy tutaj tą membranę. No, a my przyjdziemy jutro, dokończymy tutaj, bo ja naprawdę, ja już padam, jestem zmęczona. Posprzątamy znowu, bo widzicie, trzeba było podocinać różne znowu te listewki, no bo rzeczywiście, no i w każdym pokoju coś, nie? Także no, musieliśmy poprzynosić, ja wszystko zniosłam na dół, no. Emil praktycznie z tego, z loftu wszystko poznosił też, a potem trzeba było przynieść znowu taki sprzęt, nie wszystko, ale dosyć sporo go trzeba było znowu przynieść, no i potem tylko wystarczy właśnie posprzątać, a to już jutro, a na lofcie dokładniej pokażę wam już, właśnie mówię, Emil. Dobra, to na tyle, do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie, życzę wam miłego weekendu i wszystkiego dobrego dla was. Mua. Buziaczki, pa pa.